Turniej. Turniej oznacza zawody, rywalizacje, którego tradycja sięga XI wieku. Turnieje były ważnym elementem średniowiecznej, renesansowej kultury rycerskiej i dworskiej. Były organizowane podczas wspaniałych dworskich uroczystości, a honorowe zasady walki i szacunku wobec przeciwników trwale zakorzeniły się w kulturze. Turnieje były okazją, aby sprawdzić swoje umiejętności i zyskać sławę, a udział w takim widowisku był nie lada zaszczytem. Do turnieju dopuszczano jedynie rycerzy bez skazy i zmazy. Dla nich była to znakomita forma ćwiczeń i możliwość do zdobycia sławy. Nazwa turnieju kameralnego w Bydgoszczy nawiązuje do legendarnego turnieju Niccolò Paganiniego z Karolem Lipińskim w 1818 roku. Spotkanie tych dwóch wielkich mistrzów, prezentujących tak różne style wykonawcze, było jednym z kamieni milowych rozwoju wiolinistyki. Turniej kameralny w trzech odsłonach to jedyny w skali kraju i jeden z nielicznych w Europie projekt podejmujący próbę scalenia działań artystycznych i dydaktycznych, mających na celu promocję muzykowania kameralnego na wszystkich poziomach kształcenia. Podstawowym, średnim i wyższym. Obecne ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną istotnie wpływają na funkcjonowanie procesu dydaktycznego i kształcenia artystycznego. Organizacja turnieju jest dobrym zwiastunem powrotu do normalnego funkcjonowania. Serdecznie gratuluję panu profesorowi Pawłowi Radzińskiemu i jego współpracownikom organizacji tego pięknego, cyklicznego wydarzenia. Pozwólcie państwo, że w tym miejscu przedstawię członków jury. To pan profesor Paweł Radziński, przewodniczący, pani profesor Renata Marzec, sekretarz, pani profesor Maria Murawska, którzy reprezentują Akademię Muzyczną Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Pan profesor Bartosz Bryła reprezentuje Akademię Muzyczną imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, a pani profesor Krystyna Markowska-Ławrynowicz, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Gościmy również pana profesora Tomasza Tomaszewskiego z Berlina oraz panią profesor Paulinę Litwin, reprezentującą zarówno USA, jak i Monako. Chcę również pogratulować uczestnikom turnieju, którzy mimo trudnego czasu zdecydowali się wziąć udział w tym pięknym wydarzeniu. Pamiętajcie, że nikt nie zabierze wam tego, co potraficie, nigdy nie stracicie swojego doświadczenia, nie ma takiej siły, która by was zatrzymała i nie ma kryzysu, który by się nie kończył. Życzę satysfakcji i znakomitych prezentacji artystycznych. Siódmy turniej kameralny w trzech odsłonach w Bydgoszczy uważam za otwarty.
Chodźcie, mamuńcia, chodźcie, mamuńcia, chodźcie, mamuńcia, chodźcie, mamuńcia.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.